Dum, 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 witam wszystkich na vlogu. Dum, 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 ogólnie już nagrane mam koszenie. Jakoś wam to... Jakoś wam to zmontuję. Jak widzicie, 30 u wuja żniwa ogólnie. Wiesiu na kombajnie. No, GoPro pierwsze testy w sumie. Nie wiem też jak mikrofon będzie łapał, więc się trochę drę. Moja przyczepka z tyłu. Dobra, przeszła elegancko, workami poutykana, bo dziury tu piekło na kombajnie. Ziemi załapał. Sypie. Ogólnie maska musi być. Jak widzicie, Bizon to jest 50 Z056 chyba. Chyba, bo nie wiem, bo coś wuja gadał, że to jest inny jakiś większy, coś tam. Ale naklejka Z056, więc się sugeruje naklejką. Szkółka rolniczego oczywiście usługi wykonują. Nie wiem jak to będzie słychać, ale założę maskę, bo nie chcę być, no. Gdzie pan daje? Ogólnie Bizon w tym roku dużo awarii miał, ale wszystkie zrobiliśmy, nie? To się zrobił, no. Dobra, niech jedzie sobie pierwszy. Ja sobie drugi zajadę. Tak, żebym mu nie przeszkadzał też, nie? Ogień w szopie normalnie. Karta kurwa, ściga się ze mną. No, GoPro pierwsze testy ogólnie. Płucimy przężyto. Nawet sypie. No i tyle mogę powiedzieć. Wilgotność, nie wiem, nie sprawdzamy wilgotności, ale suche jest. Bo ogólnie ostatnio piątek chyba padało? Tak, piątek padało od rana. Czy od rana, od południa jakoś. No a dzisiaj mamy niedzielę. 29 lipca. Nie młócimy dzisiaj, no. To na razie całe mamy wmłócone i tam kawałek. A dalej jedziemy tam w prawo, nie? No ale zaraz zobaczycie w sumie i z dojazdu to będzie tyle, bo mam resztkę baterii w GoPro. A mucenie mam nagrane, ale to chyba wpierw wkleję, żeby przywitanie było, nie? Bo tam ani nic nie było szansy pogadać na Bizonie, bo pierwsze to musiałem być w masce, a po drugie i tak by nic nie było słychać, a całe gardło bym sobie po prostu zapierdzielił tym całym kurzem, nie? I to by w ogóle sensu nie miało, bo byście możliwe, że mnie nie słyszeli w ogóle, no i tak to by wyglądało, nie? Zadamy trochę. Ogólnie z przyczepą rzadko jeżdżę, więc czekajcie, stanę, bo nie wiadomo czy przejdzie. A kukurydza też widzicie wysoka w tym roku, no ale niestety ktoś tu, no jeden rządek za dużo, no po prostu, nie? Trochę gazu muszę dać, bo boję się, że zdechnie, a
chuja 30, nie? Bo u siebie mam tylko kukurydzę w tym roku. Moja przyczepka, o, bardzo też autosana oczywiście, no zniszczona, nie powiem, wyeksplantowana, jakoś ta wyeksplantowana. Dobra, gdzieś tu se staniemy, tu już ktoś ma wymusone, widzę. Nie wiem, jak on tu wjechał, że tak ma tu ten. Pewno ma mniejszy kombajn miał. Dobra, trochę tu przelecimy i... Ale bizonik, widzicie, ładny, pomarańczowy. Trochę dużo awarii było ogólnie, bo raz tam się zepsuło przy podajniku zboża do zbiornika, coś się zepsuło raz. Raz tam takie koło, co napędza motowidło, właśnie inaczej jest w tym bizonie niż we wszystkich bizonach, tak patrzałem. Bo wszystkie bizony, co patrzyłem na internecie, headery, no to tak inaczej było, nie? I właśnie, no to dziwne właśnie, nie? A jeszcze jedna awaria była, klapa w zbiorniku się podgięła i było trzeba, no, wyprostować pełny zbiornik zboża był i było trzeba wysypać cały zbiornik wiaderkami, bo nie mógł po prostu widzę tak jakby uciągnąć, nie? No i to tyle by było na tym vlogu, myślę. Zapraszam wszystkich na część znudzenia, która będzie raczej na początku. Czekajcie, staniemy tak na razie. Ale to jeszcze chwilę, bo nagrywam ogólnie. Możecie zostawić oczywiście lajka, zachęcam. Kto nowy na kanale, subskrypcję. No, jak ktoś tam lubi też gry, to też zapraszam. Bo większość tu właśnie na odcinków z gier, jak ktoś tam nowy. Bo możliwość jest taka, że dużo nowych osób będzie po prostu. Zaraz za Wiechem tu wjedziemy, w Jakubuci. Możecie sobie popatrzeć na bizona, cud polskiej techniki. Kurde, na czerwono mi mryga kamera i się boję, że mi baterii nie starczy. Dobra, wjeżdżamy. Jedziemy sobie na pole po maluśku. Nie wiem, jak zajechać, bo szczerze mówiąc, z przyczepą na polu rzadko jeżdżę. Zajadę po prostu tu za bizonem, wjadę i wjadę tam bardziej do przodu, żeby też nie zawadzać. Kurde, tu przez miedzę się boję przejeżdżę, ale trzeba przejechać, bo no i no. Bo no i no, no po prostu moje tłumaczenie to jest zarąbiste, nie powiem. Delikatnie po dziurkach tutaj. Buja 30, bardzo fajna. Wygodnie się na niej pracuje. Przygrzebała ty. Ja nie wiesz. Dobra, staniemy sobie tak. Dobra, i to na tyle w tym vlogu. Zapraszam na część zmucenia. No, łapka.
pełna. A dowalił. Dowalił pełną. Kurde. Czy utorgo sztowuja? Tam gdzie cię przejeżdża, to tam po sztuczni, nie? No tu pomiędzy kukurydzą, nie? No tam jest przejazd i przez to ściernisko i tam na pole. Gdzie przez ściernisko? No tam było za kukurydzu. No dalej tak jak ten. No, no. I tu do końca, a tam jest Darek, pójdzie tam, bo pokorze te studzinki. Dobra. Czepa czubata. Ciężko ma. Co jest, Wiesiu? To śruba się ukręciła? Odkręciła się, nie ma. Gdzie? No tu, przede wszystkim. Aha, tu gdzie robiliśmy to. To inna teraz, bo tu jest ta nowa, co my robiliśmy wtedy. No ale od docierania. No widzę, widzę. Gdzie zostały, jednak się dostała, nie? Nie.